Port Gdańskiej Eksploatacja prowadzi bardzo intensywne działania mające na celu zminimalizowanie występującego zapylenia. To, co widzicie Państwo za moimi plecami, to jedna z dwóch armatek wodnych, która już pracuje na terenie Dworca Drzewnego. W najbliższym czasie dokupimy kolejne cztery. W ten sposób chcemy w pierwszej linii Dworca Drzewnego stworzyć kurtynę wodną, która naszym zdaniem skutecznie przyczyni się do redukcji zapylenia. Oprócz dwóch lub trzech nieustannie działających na terenie portu polewaczek, chcemy w najbliższym czasie sfinalizować zakup dwóch kolejnych polewaczek o pojemności 12 tysięcy litrów każda. Kolejne nasze działanie zapobiegające problemowi to realizacja umowy z Portową Strażą Pożarną Florian. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, z tego względu, że panowie pomagają nam nie tylko w redukcji zapylenia, ale także pomagają nam, aby środek chemiczny, biodegradowalny, który zakupiliśmy, znalazł się na hałdach i naszych ulicach i placach składowych. Warto jeszcze wspomnieć, że w tym tygodniu rozpoczęła się instalacja myjni do podwozi i kół samochodowych. Finalnie gotowa będzie jeszcze w tym tygodniu, a na pewno w przyszłym tygodniu już rozpocznie swoją pracę. Naturalnym procesem hałdowanego węgla jest jego nagrzewanie się, w wyniku czego może dojść do samozapalenia węgla i z tym właśnie procesem mamy do czynienia w porcie. Od wielu miesięcy realizujemy zadania związane ze zraszaniem hałd węgla oraz praców składowych wodą. Od kilku tygodni hałdy zraszane są roztworem polimerów. Roztwór ten po odparowaniu wody pozostawia warstwę, która ogranicza pylenie węgla.